Cześć, cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Ostatnio lekko poniósł mnie szał zakupów i skorzystałam z promocji na stronie internetowej Sinseya. Zamówiłam chyba 22 rzeczy i już nie do końca pamiętam, co to było. Także otwieramy tą wielką paczkę i zaraz sprawdzimy, co znajduje się w środku. Dobra, na wierzchu mamy kurteczkę, jakąś taką misiową. Wszystko będzie w bardzo intensywnych, żywych kolorach, bo robiłam to zamówienie już z myślą o wiośnie. I mam nadzieję, że to będzie się prezentowało dosyć fajnie, że wzięłam dobry rozmiar. Będziemy robić kolejny filmik ze stylówkami właśnie o tych ubraniach. Z tymi ubraniami, także serdecznie Was zapraszam, żebyście weszli na ten kanał i sprawdzali inne filmy, bo jest ich tam trochę. Puchowa, krótka dosyć kurtka z kołnierzem w takim ekstra pomarańczowym kolorze. Ja myślę, że ona będzie fajna już nawet na teraz, na tą porę, także nie tylko na wiosnę, ale i teraz już na te takie troszeczkę cieplejsze dni słoneczne myślę, że się fajnie sprawdzi. Kolejna rzecz. Tak, zamówiłam dwa takie swetry. Są bardzo przyjemne. Taki troszkę krótszy fason. Myślę, że do jakichś fajnych właśnie wąskich spodni, coś takiego jak mam teraz, ale i do jeansów będą sprawdzały się rewelacyjnie. Poszłam tutaj w taki ostrzejszy różowy kolor. I myślę, że to będzie fajnie wyglądało. O, to jest rzecz, na którą bardzo, bardzo mocno czekałam. To jest płaszcz w szachownicę. Wygląda on w ten sposób. Jest takiego jakby baranka, duży, obszerny. No, to będzie rewelacja już teraz. Nawet na te dni na pewno będę sobie go tutaj zakładać. Czy jeszcze teraz do kozaków, czy jakichś traperków. Fajnie to będzie wyglądało tak naprawdę do wszystkiego. Kolejna rzecz to taka bluza. No, wygląda to dosyć fajnie. Taki trochę krótszy, luźniejszy krój. Ja zamawiałam ją z myślą do noszenia właśnie do jeansów. Także myślę, że ona się będzie fajnie sprawdzała. Kolejną rzeczą są właśnie jeansy, bo ostatnio trochę ich zabrakło w mojej szafie. Ja w Sinseyu zawsze, jeżeli chodzi o jeansy, biorę rozmiar większe, bo te rozmiary tam wypadają tak, że raczej korzystniej wziąć właśnie rozmiar większy, tym bardziej, że suszę ubrania w suszarce bębnowej, a one potrafią potem płatać figle. To są takie mam jeansy, takie troszeczkę o prostym kroju. Wydaje mi się, że będą fajne. O, to też jest rzecz, na którą czekałam. To jest taka wełniana jakby, no oczywiście pewnie nie wełniana, ale jest to taka sweterkowa kamizelka. Myślałam o niej do koszuli, żeby ubrać ją do białej koszuli, żeby ten kołnierz było widać. Fajna, taka dosyć szalona w kolorowym właśnie takim klimacie, także myślę, że też będzie do wynoszenia na pewno. Już zaczynają pokazywać mi się tutaj dodatki, ale je zostawię na koniec. Tutaj mamy... ja myślałam, że to będą takie bardziej jakieś jeansowe spodnie, coś nie wykło. No są dresy. Oj nie, to raczej nie jest rzecz, która zostanie razem ze mną. To są złe. Jakieś takie wielkie dresy. No nie. Ale będę oczywiście to wszystko przymierzać, także zapraszam, je też przymierzę, ale już widzę, że to nie jest to coś, o czym marzyłam. Jest też taka misiowa, krótka bluza, też ma jakieś tam odcienie tego pomarańczu. Ostatnio ten pomarańcz, róż bardzo mi się podobają. To jest taka owieczka, bardzo przyjemna milusia. Tam było na stronie napisane, że to jest taka w sumie kurteczka, także można korzystać i jako z bluzy, ale też już w cieplejsze dni pewnie jako kurteczka też mi się sprawdzi na wierzch, więc bardzo fajnie. Kolejna rzecz, jeansy. O, też nie zauważyłam, że one mają takie dziury. No dobra, jeansy z taką tutaj wyciętą dziurą, no raczej
No ja w takich chyba nie wystartuję na miasto. Ale mają fajne obcięte nogawki. No nie wiem, może jak przymierzę, to zmienię zdanie. Kolor mają bardzo fajny, ładny, jasny, niebieski, ja przez to się na nie skusiłam. A co ciekawe, tam był taki sztywniejszy, grubszy materiał, ten jest już taki lżejszy, cienki. No nie wiem, może jednak, może źle je oceniłam tak pochopnie, na dzień dobry. Kolejna rzecz to są zielone spodnie, szerokie, a tutaj takie małe. No nie wiem, bardzo szerokie na dole. Zobaczcie, jakie one mają mocno takie właśnie dzwonowaty fason. Nie wiem, czy się w takim odnajdę. Jakoś tak te rurki bardziej zawsze do mnie przemawiają, ale zobaczymy. Wzięłam z ciekawości, żeby zobaczyć, czy to się w ogóle tutaj sprawdzi. I kolejne spodnie w kolorowym, szalonym odcieniu takiego właśnie pomarańczu. Też szerokie. I też wydawało mi się na modelce, że są jakieś mniej szerokie, także... I one chyba jakieś w ogóle wielkie będą. No one pewnie mi spadną. No cóż, będziemy sprawdzać, będziemy mierzyć, zobaczymy. Kolejny, to jest ten sam sweter, który na początku był różowy. Tutaj wzięłam go w odcieni takiej trawy, zieleni. I on mi się bardzo podoba. Te swetry są super. Przypuszczam, że one będą wynoszone tak naprawdę do wszystkiego, bo tutaj i każdy rodzaj spodni można w zasadzie, i jeansy, i jakieś leginsy, i czarne spodnie, nawet każdy fason, także wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało. Kolejną rzeczą jest duża, długa, fajna bluza w takim trochę amerykańskim stylu. Ona mi się bardzo podoba i myślę, że to jest rzecz też, która będzie fajnie wynoszona na co dzień, na jakieś spacery, ekstra. Bardzo, bardzo fajna, fajny odcień. Wzięłam sobie specjalnie tak samo rozmiar właśnie większy, M-kę, żeby to było takie typowo oversize, żeby nawet czasami może posłużyć jako sukienka. Myślę, że to będzie fajna rzecz. I już chyba tutaj, tak, mamy koniec ubrań, przechodzimy do dodatków. Wzięłam do tych wszystkich szalonych rzeczy również szaloną torebkę. Taką dużą, pakowną, na co dzień, do zarzucenia właśnie na ramię i można do niej zmieścić całkowicie wszystko, spakować się i wyjść. Także wydaje mi się, że to jest idealna rzecz. Fajna, taka materiałowa. Ciekawe jak w środku. Jak z kieszonkami. No ma jedną wielką kieszeń i dwie takie jakby malutkie, malutką kieszonkę w środku zapinaną i dwie takie coś w stylu jak na telefon, portfel. Także no zobaczę, muszę sobie tutaj poubierać, popatrzeć jak to wszystko będzie wyglądało, ale ona póki co fajna, na plus. Wzięłam też taki szalony kapelusik ze stokrotką. Tak, ten kwiatuszek mi się tak spodobał, to jest coś pięknego, jestem bardzo ciekawa jak to będzie wyglądało. Tak trochę jak na ryby, ale mi się podoba. Także ja będę nosić, fajna, fajna rzecz. Myślę, że to i na lato, i na wiosnę, do jeansowej kurteczki. Fajnie, podoba mi się. Kolejna rzecz to jest taka torba z serialu Sex Education. I tutaj mamy taki fajny kolorowy motyw, jakieś usta, serduszka, spodobało mi się, bo jest taka żywa i mam zamiar ją w ogóle wykorzystać na co dzień, na jakieś zakupy, na wszystko tak naprawdę, także taka zwykła bawełniana. I tutaj na samym końcu mamy dwie mini torebeczki z imitacji skóry w takich szalonych odcieniach zieleni i różu. Wzięłam je z myślą o tych swetrach, dokładnie te same kolory i będę chciała, próbowała je jakoś tutaj zestawić z tymi wszystkimi rzeczami. Wydaje mi się, że sprawdzą się do jakichś tam wiosennych, letnich stylizacji. No tutaj się za dużo nie wsadzi, ale umówmy się na jakąś imprezę, wyjście wieczorne do restauracji, włożyć telefon, błyszczyk i puder, to myślę, że jest wystarczających rozmiarów to rzecz. Z mojego zamówienia to wszystko. Ja Was serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu, w którym będę to wszystko mierzyć i okaże się, czy te dzwoniaste spodnie w ogóle
przejdą i zostaną razem ze mną. Sprawdzimy jak z rozmiarami, jak z krojami, opowiem Wam o tym wszystkim dużo, dużo więcej. A póki co serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Wpadajcie na mój kanał, bo tam możecie zobaczyć m.in. unboxing z Hebe, czy też inne filmiki. Więc serdecznie Was zapraszam, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie. No i do zobaczenia w następnym filmie, cześć, pa! Jak się okazało, w kartonie, który właśnie chciałam wyrzucić, znalazłam jeszcze okulary przeciwsłoneczne, o których całkowicie zapomniałam, więc rozpakujemy je na szybko i od razu je przymierzę. Zamówiłam takie oto różowe, wąskie okulary, nadające każdej stylizacji szalonego wyglądu. Zamówiłam bardzo podobne czarne okulary. Te podobają mi się chyba najbardziej. I zamówiłam jeszcze takie bardzo mocno wiosenne serduszka, które prezentują się oto w ten sposób. A wszystkie stylizacje, między innymi z tymi okularami, zobaczycie na moim kanale, także wpadajcie. Pa!